Chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj w naszym programie będzie damsko, bo kobieta jest moim gościem. Witam Grażynę Augusik. Witam serdecznie. Ale będzie oczywiście muzycznie i to nie tylko dlatego, że jesteś Grażyną wokalistką znaną w Polsce i na świecie, ale dlatego, że szykuje nam się pierwsza i taka, no powiedziałabym, wyjątkowa impreza, o ile w ogóle mogę nazwać tą imprezą, bo to festiwal złożony z 11 koncertów. Tak. To jest twój pomysł, również twojej fundacji, którą założyłaś nie tak dawno, kilka miesięcy temu, Sound and Notes Foundation. Powiedz może, zacznijmy może od samej fundacji, skąd wziął się pomysł i dlaczego założyłaś fundację non-profit? No, przez wiele lat i przez te właściwie ostatnie swoje lata twórczości wszystkie imprezy, wszystkie nawet większe, mniejsze firmowałam własną osobą. I przyszedł taki moment, że no, chyba nie wystarczy i chcę być też bardziej wiarygodna, że to, co robię, nie jest tylko wyłącznie dla mnie, że to jest dla środowiska i no, w tym wypadku potrzebna jest instytucja. No i stąd fundacja. Poza tym, my, pomijając już inne rzeczy, też liczę na to, że będzie mi łatwiej znaleźć granty, które będą pomagały mi realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia muzyczne. Tym pierwszym i najważniejszym chyba przedsięwzięciem póki co jest festiwal, który rozpocznie się 22 lutego, potrwa do 1 marca, zaraz powiemy, bo to nie jest tak, że te daty są przypadkowe. Chopin in the City 2017, czyli tak. Chopin w mieście. Powiedz, tak. Proszę, co się kryje pod właśnie tą nazwą. W 2010 roku zorganizowałam duży koncert w Millennium Park z okazji 200. rocznicy urodzin Chopina. Był on dużym sukcesem. Okazało się, że trochę nawet przerosło moje oczekiwania, bo przyszło około 10 tysięcy ludzi. Howard Reich, krytyk Chicago Tribune, wybrał ten koncert jako jeden z 10 najlepszych koncertów w jego 30-letniej karierze. Zresztą w tym czasie wydawał książkę i umieścił ten koncert obok Milesa Davisa, Ella Fitzgerald, Wyntona Marsalisa, Franka Sinatry i Chopin. I to mi dało bardzo dużo do myślenia, że tego typu muzyka, bo to był bardzo ambitny koncert, zrobione dosyć tak, no, nie, na pewno nie komercyjnie, bo nie gram muzyki komercyjnej do końca. To była muzyka fortepianowa Chopina bez udziału fortepianu. Na 4 puzony, akordeon, kontrabas, jeszcze miałam gości na harmonijce ustnej, na wiolonczeli, na instrumencie strunowym w syryjskim ud. I to się bardzo podobało publiczności, również krytyce, co jest nie zawsze zgodne. I po tamtym koncercie, który kosztował mnie mnóstwo pracy, ale stwierdziłam, że to byłoby chyba fajnie przybliżyć Chopina w Chicago. Chopin nigdy nie był w Ameryce i wbrew pozorom nie kojarzony jest z Polską, kojarzony jest z Francją. Francja zadbała o to i dba o to, żeby promować swoją kulturę na świecie. I stwierdziłam, że byłoby fajnie, żeby Chopin zagościł w mieście na zawsze. I ten festiwal, daty są nieprzypadkowe, ponieważ źródła podają dwie daty urodzin Chopina, 22 lutego i 1 marca. Więc pomiędzy tymi datami, to nie jest mój pomysł, to jest pomysł Jarka Hołodeckiego, który w Polsce od 8 lat robi najdłuższe urodziny Chopina właśnie w Warszawie. I pomyślałam sobie, żeby przenieść to z Warszawy do Chicago. I to jest pierwszy festiwal i myślę, że on się będzie rozwijał i będzie co roku coraz większy z udziałem wszystkich właściwie grup środowiskowych, wszystkich grup wiekowych i mam nadzieję, że zagości w bardzo wielu miejscach. Poza tym bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby to był festiwal dostępny dla wszystkich, żeby nie były to ekskluzywne koncerty z bardzo wysoką ceną biletów,
żeby to były koncerty, na które mogą przyjść rodzice, mogą przyjść dzieci, mogą przyjść o każdej porze. W tym roku jeszcze mi się nie udało, bo za krótko fundacja istnieje i ja to zaczęłam załatwiać miałam bardzo mało czasu. I w związku z tym pewnie trochę kuleję z finansami, ponieważ nie zdążyłam zainteresować jeszcze instytucji, które wspierają kulturę, bo jest po prostu za późno. Ale liczę na to, że my wszyscy odbiorcy dołożymy swoją cegiełkę i wesprzemy tą inicjatywę, bo jest naprawdę bardzo fajna i myślę, że ma duży potencjał i potrzebna w tym środowisku. Bardzo bym chciała, bardzo mi zależy, żeby się wpisała na stałe do kalendarza miasta Chicago, do imprez miasta Chicago i żebyśmy mieli coś swojego rozpoznawalnego. W tym roku możemy pomóc, składając donacje na stronie GoFundMe, Shopping in the City, i odnajdziemy właśnie tę stronę, a również informacje są na Sound and Notes Foundation. No, trzeba wejść na tą stronę, żeby potem przejść, ewentualnie przez Facebook, bo na Facebooku na pewno dużo jest tych informacji, no ale odzwyczajamy się trochę od czytania tego, co dostajemy. Wybieramy dosyć tak ogólnie, robimy taką prasówkę szybką. Jeżeli widzimy zdjęcie, to widzimy, co jest pod zdjęciem napisane. Jeżeli jest za dużo tekstu, to już na pewno nie zajrzymy. Ale to warto sobie zobaczyć, bo tam zamieściłam klip właśnie z tego 2010 roku, z koncertu w Millennium Park, albo wejść na stronę soundsandnotes.org, albo na moją stronę grażynaaugustik.com i tam można sobie znaleźć właśnie tą aplikację GoFundMe i nieważne ile, $5, $10, można na przykład poświęcić jedną kawę w Starbucksie w tygodniu i wpłacić, a to na pewno byłoby, to zawsze każdy dolar jest ważny, bo jakby stajemy się częścią czegoś, co będzie naszą wizytówką i potem po nas zostaje. Tym bardziej, że tak jak wspomniałaś, Chopin, mimo tego, że wydaje nam się, że jest gdzieś tam naszym znakiem rozpoznawalnym, tak bym powiedziała, naszym jest, polskim, no, oczywiście. Ale nie do końca funkcjonuje tak w świadomości innych nacji. Powiedz, czemu Chopin, dlaczego wybrałaś Chopina? Czy to jest twoja osobista gdzieś tam? No, to jest najpiękniejsza muzyka na świecie, to jest jeden z najważniejszych kompozytorów na świecie. Muzyka, która ma 200 lat, około 200 lat i jest cały czas nowa. Bardzo, bardzo melodyjna, bardzo polska, bardzo oczywiście uszlachetniona ludowa muzyka, ale jest w niej i romantyzm, i jest piękna melodia, i jest piękny rytm, jest cudowna harmonia. Jest to ciągle skarbnica wiedzy dla muzyków klasycznych, jazzowych. I bardzo mi zależy, żeby tą muzykę podać w różnych stylach, nie tylko zresztą tak jak teraz ma to miejsce, bo na przykład mam tu koncert finałowy, który będzie w Loyola University w takim fajnym domu, w takiej fajnej części tego kampusu, nazywa się Piper Hall. Nie jest dużym miejscem, dlatego, tak jak mówię, to Chopin grał muzykę w tamtych czasach, kiedy żył, grał w małych salach koncertowych, a najczęściej koncertował w domach. I to mi się tak bardzo fajnie wszystko układa, bo te koncerty są rzeczywiście w mniejszych miejscach i ten koncert finałowy jest z udziałem 11 muzyków, czy 12, już nawet nie obliczyłam, grających na różnych instrumentach. Jest tam instrument ludowy chiński pipa, 10-strunowy instrument, który trzyma się na kolanach i jest Chińczyk, który fenomenalnie gra na tym instrumencie. Jest tu instrument strunowy ud, na którym gra Palestyńczyk, który tutaj mieszkający, urodzony. Jest kwartet klarnetowy Quo Vadis, firmowany przez naszego Paweł Konrad. I jest jeszcze wiolonczela, jest kontrabas, jest gitara, saksofon, fortepian oczywiście i głos. I to wszystko. Tak, to jest koncert finałowy. To się nazywa Chopin World Sound, bo to jest taki jakby. Będą to wariacje na temat preludium e-moll,
Preludium Chopina e-moll i finałowym utworem, gdzie wszyscy razem zagramy, będzie Mazurek F-dur. Natomiast inne koncerty to jest Chopin Goes Jazz. Zaprosiłam Andrzeja Godzińskiego, który jest z Polski, który jest absolutnie wirtuozem, jeśli chodzi o muzykę jazzową, pianistą jazzowym, ale jest według mnie najwspanialszym interpretatorem muzyki Chopina poza gatunkiem klasycznym. I myślę, że on, tak jak on wyczuł Chopina i tak jak go podaje, to mało który z muzyków poza klasycznym potrafi. I dlatego jego obecność tutaj. I będzie miał koncert właśnie w pianoforte i też ze mną, z moim zespołem w Constellation. No i oczywiście są muzycy klasyczni, jest Magdalena Baczewska, która ma specjalny koncert w telewizji, w radio WFMT. To jest radio klasyczne, które działa na tym terenie i jest koncert w studio. No niestety liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Tylko 40 osób może wejść i nie może wejść, więc jest bardzo małe pomieszczenie. Jest Jarek Gołębieski, jest PASO, Akademia PASO, czyli Akademia Muzyczna Basi Bilszty i Wojtka Niewrzoła. To jest koncert w szkole imieniem Fryderyka Chopina w Palatine. On się odbywa o godzinie 10 rano do 12. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że nie tylko propozycja dla dorosłych, czy też dla rodzin, ale także dla dzieci. Jak Chopina będziecie dzieciom podawać? No, Basia przygotowała piękny koncert pod tytułem Herbatka u Chopinów, gdzie jej uczniowie będą grać Chopina w strojach z tamtej epoki i będą jednocześnie opowiadać nie wiem, trzeba przyjść zobaczyć, nie wiem nawet o czym, czy o tamtych czasach, czy też będą opowiadać o swoich wrażeniach. Jarek Gołębieski również w takiej konwencji przedstawi swój mini recital właśnie podczas tego koncertu dziecięcego. Oprócz tego jest jeszcze w Polskim Muzeum bardzo dobry film dokumentalny In Search of Chopin, zrobiony przez Phila Grabskiego, dokumentalistę angielskiego, Anglika. Ten film był pokazywany 2 lata temu w Cisco i będzie pokazywany w tym roku w Polskim Muzeum, też z mini recitalem Andrzeja Godzińskiego na początku i dyskusją prowadzoną przez Zbyszka Banasia po projekcji tego dokumentu. Piękny dokument pokazujący naszego Chopina, Polaka. Bardzo dla mnie byłam dumna, mieliśmy takiego fantastycznego kompozytora. I oprócz tego jest jeszcze też w Poetry Foundation, który jest przepięknym budynkiem w środku miasta. Bardzo piękny budynek, nowy, nowoczesny, bardzo szkło i właściwie ze szkła prawie i może trochę betonu. I tam będzie wieczór z poezją o Chopinie, też z prozą, z listami Chopina, z udziałem właśnie naszego Andrzeja Krukowskiego i aktorki Janet Ulrich Brooks, aktorki amerykańskiej. Ona będzie czytała po angielsku, a Andrzej po polsku. I też z muzyką w wykonaniu Bethany Hamilton i Roba Clearfielda. Ona będzie śpiewać pieśni Chopina po polsku. Także i są jeszcze klasyczne koncerty właśnie w pianoforte. Gra też Ania Gogowa, wspomniana już Marzena Baczewska, wcześniej w tym studiu WFMT. No w sumie jest 11 koncertów. Green Mill jest Chopin Go on Strings, czyli jest też wiolonczela i gitara. Są dwa duety. Jan i Jan Maxin z Gabrielem Datku i Jan Maxin na wiolonczeli, Gabriel Datku gra na gitarze. I Dave Underdonk i Melissa Buck, też gitarzysta i wiolonczelistka. To będzie po południu, w 26 akurat ten koncert i Magdaleny Baczewskiej i wiolonczelistów i gitarzystów.
to będzie w Green Mill o godzinie 2 po południu. Też w tym samym czasie w pianoforte też jest koncert klasyczny. Także koncertów cała masa. Ja się zastanawiam, czy jedna osoba jest w stanie to ogarnąć, czy jest sztab ludzi, który nad tym pracuje, bo jesteś pomysłodawczynią, organizatorką tego festiwalu. To jest pierwszy festiwal, więc przypuszczam, że też taki oszałamiający lekko, no bo jednak inicjatywa pierwszy raz będzie miała miejsce. Czy masz sztab ludzi ze sobą? Nie, którzy sama wszystko to wymyśliłam, zorganizowałam, miałam bardzo mało czasu. Oczywiście pomaga mi w administracyjnych sprawach Iwonka Konarzewska, jest w moim boardzie. Od spraw, od website jest Ania Werner, która ciągle coś tam zmienia i ma cierpliwość, żeby pracować nad tym. No i mam tu jeszcze Anię Gliszczyńską od mediów, ale to już właśnie od wirtualnych rzeczy, także dużo innych też ludzi pewnie wirtualnie będzie te wiadomości rozsyłało, ale tak właśnie to wszystko ułożyłam, no wiecie, ten program, cały program i nad tym wszystkim czuwam, bo oprócz tego też występuję. I też jeszcze mam kilka takich rzeczy pomiędzy, ale no, muzyka jest zawsze moją terapią i myślę, że po zaśpiewaniu koncertu wszystkie te dolegliwości, które związane są z dość dużym stresem, bo jednak to wszystko trzeba poukładać wszystko dokładnie, umawiać się ze wszystkimi. I ja jestem po dwóch stronach. Jestem po stronie artysty, po tej stronie, gdzie są artyści, i po drugiej stronie, czyli tam, gdzie są organizatorzy. I rozumiem jedną i drugą stronę, jak to wszystko funkcjonuje. I jedna i druga, dbam o jedną i o drugą stronę. Także. A jeżeli chodzi o tę stronę muzyczną, bo to zawsze mnie fascynuje, jak muzycy przyjeżdżają na przykład i spotykają się, każdy z nich oczywiście na światowym poziomie, przyjeżdża i spotykają się i nie wiem, robią jedną próbę i już są gotowi do tego, żeby... Czy to jest tak, że już po prostu robi się to tyle czasu i ma się pracujemy całe życie. My nie ustępujemy w ćwiczeniach i przygotowujemy sobie różne rzeczy. I kiedy jest tego typu program, to nie mamy czasu za wiele, żeby ze sobą ćwiczyć. I to te nasze indywidualne ćwiczenia, też praca z innymi ludźmi powoduje, że jesteśmy w takim stanie, w takiej koncentracji non-stop. I wiadomo, że to są rzeczy, które wymagają dużej koncentracji i uwagi, żeby je zagrać dobrze, ale próba jedna czy dwie muszą wystarczyć do tego, żeby koncert był taki, jakbyśmy ćwiczyli całe życie i grali całe życie. I oczywiście to, tak jak mówię, jesteśmy cały czas w ćwiczeniu, także jesteśmy w drodze, więc to nie jest tak, że coś kiedyś tam nauczyliśmy się czegoś dawno temu i kiedy się spotykamy, musimy sobie to odtwarzać. To dla nas to jest jakby chleb codzienny, czyli tak jak rutyna w pewnym sensie. Tak, nie, muzyka nie jest rutyna, absolutnie, bo ciągle jakby mamy nowe wyzwania, ale przynajmniej dla mnie. Natomiast to, że to ćwiczenie jest rutyną i to, że musimy być w dobrej kondycji, to pozwala nam przez to być, dzięki temu zagrać te rzeczy, których nawet nie znamy bardzo dobrze, ale po krótkim zapoznaniu się wchodzimy w nie bardzo naturalnie. Po prostu zawodowcy. No też i kochamy to, co robimy. Oczywiście. I dlatego nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby koncert był niedobry, bo dla mnie to jest terapia. Jeśli zagram zły koncert, to czuję się tak, jakbym przerzuciła cały wagon węgla i cały czas go przerzucam. Kiedy go przerzucę już, czyli zagram ten koncert i on jest piękny, to jest co czuję się zrelaksowana. Fantastyczna inicjatywa, gratuluję serdecznie, trzymam kciuki za powodzenie. Od 20, drodzy Państwo, 2 lutego do 1 marca odsyłamy na stronę GoFundMe, jeśli chcecie być częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, to możecie tam dołożyć swoją cegiełkę. Festiwal odbywa się również pod patronatem konsulatu. Tak. Zapraszamy do udziału, 11 koncertów do wyboru, fantastyczni muzycy na czele z Grażyną Augustik. Drodzy Państwo, szukajcie Chopina w naszym mieście,
od 22 lutego do 1 marca. Wybierzcie się na koncerty, zabierzcie swoje dzieci, bo to jest początek czegoś wielkiego. Tak, ja mam nadzieję w przyszłym roku włączyć dużo więcej młodzieży, dużo więcej szkół, w bardzo różnych formach, bo myślę, że ta muzyka, można ją przedstawiać poprzez obraz, przez taniec, przez teatr, przez słowo i myślę, że może być inspiracją dla jakby we wszystkich dziedzinach sztuki. I mam nadzieję, że nie zabraknie mi entuzjazmu i no, wszystko zależy od tego, jak wypadnie ten festiwal w tym roku. Pierwsze festiwale są zawsze bardzo trudne. I ja o tym wiem, dlatego tak walczę i przekonuję ludzi, że warto, bo to jest bardzo piękne, kiedy widzę sale koncertowe podczas koncertów jazzowych, klasycznych, gdzie przychodzą właściwie starzy ludzie, i melomani, bo zawsze wychowali się na tej muzyce. Jest mi bardzo żal, że to młode pokolenie ucieka od muzyki, która jest przepiękną, szlachetną. Kiedy włączam sobie radio klasyczne w samochodzie, na początku mam taki moment klasyczny, ale później coraz bardziej wchodzę i jest naprawdę, zupełnie znajduję się tak jakby w innym świecie. To prawda, muzyka może nas przenieść w zupełnie inny świat, inną rzeczywistość i tego też potrzebujemy, mam wrażenie, oczywiście, w dzisiejszych czasach. No i zawsze. Będziemy potrzebować. Nie wyobrażam sobie, że można żyć bez sztuki. W ogóle sobie nie wyobrażam. Oczywiście są opinie, że spotkałam się z takimi, że nie byłam nigdy na koncercie i żyję. Oczywiście, że można żyć, no dobra, ale jakość życia jest inna. I gwarantuję wam, że jakość się może zupełnie odmienić. I tymi słowy zakończymy dzisiejsze spotkanie z Grażyną Augustik, pomysłodawczynią, organizatorką festiwalu Chopin in the City 2017. Dziękuję bardzo za przybycie również do studia i do zobaczenia. Zapraszam na koncert. W razie. Dziękuję.